Witam. W tym materiale pokażę, jak połączyć kasę Nex, Nex Online i One z siecią Wi-Fi oraz jak aktualizować aplikację sprzedażową na tych kasach. Ja nazywam się Piotr Korona i zapraszam na film. W pierwszej kolejności, by podłączyć kasy do naszej sieci Wi-Fi, musimy wpiąć dedykowaną kartę sieciową USB do naszego urządzenia. Można ją zakupić u naszych dealerów. W przypadku Nexta port USB mamy pod urządzeniem. W przypadku kasy One moduł możemy podłączyć do bocznego USB, koniecznie do tego oddalonego od portu Ethernet, lub umieszczając moduł Wi-Fi wewnątrz urządzenia, lecz w tym przypadku konieczna jest interwencja serwisanta. Po poprawnym wpięciu naszej karty sieciowej wyłączamy aplikację sprzedażową, klikając na Escape wyjście, następnie wyjście. Klikamy na klawisz menu u dołu ekranu. Wybieramy ustawienia, następnie Wi-Fi i uruchamiamy je przełącznikiem. Gdy kasa przeskanuje dostępne sieci Wi-Fi, wybieramy naszą oraz wpisujemy hasło. Jeżeli wpisaliśmy hasło poprawnie, to nasza kasa połączy się z routerem. Jak już mamy dostęp do internetu z poziomu naszej kasy, to możemy sprawdzić, czy mamy dostępną aktualizację dla naszej aplikacji sprzedażowej. Na liście aplikacji szukamy pozycji Instalator i ją uruchamiamy, a następnie klikamy opcję Sprawdź aktualizację. Jeżeli mamy nieaktualną aplikację, to klikamy przycisk Instaluj. Jak widać, konfiguracja i aktualizacja naszych kas jest bardzo prosta. Dzięki podłączeniu kasy do sieci rozszerzymy jej możliwości o pobieranie danych kontrahentów z GUS, wysyłanie mail i wiele innych. W przypadku kas online mamy obowiązek je podłączyć do internetu, jeżeli na nich prowadzimy sprzedaż. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na pozostałe filmy na naszym kanale. Sądzisz, że przydałby się podobny materiał wideo na inny temat? Napisz nam to w komentarzu, a postaramy się go przygotować. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy obsłudze kasy, to z miłą chęcią pomożemy. Znajdziesz nas pod numerem 22 113 95 69.